Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Shadow the Hedgehog. I dziś kolejny sezon zaczynamy, tym razem historię Neutral. No i dół góra. Historia Neutral się tym charakteryzuje, że jest praktycznie chyba najlepszą, a w każdym razie najlepszą do speedrunu. Jak tylko udowodnię, że proszę bardzo, tu mamy już 4. Lecimy tak w miarę dobrze. To jest ostatnia właściwie historia, bo powinniśmy iść od samej góry i tak jakoś, żeby było dobrze, powinniśmy tak właśnie lecieć. Powinniśmy właśnie tak lecieć, a nie jak ja, czyli od dołu samego, bo tak lecimy tylko od właśnie samej góry. Co? Tak lecimy od 300, od ostatniej historii, czyli od 326. No to... no, co mogę więcej powiedzieć, no? Let's do it! Maria! Who am I? And why can't I remember anything? And who is this Maria? Who are you, and how do you know I'm Shadow? And what are you talking about? Just what was that all about? If he says he knows the truth about who I am, then like it or not, I have to believe him. The only way I'm gonna get the secrets to my past is to get those Chaos Emeralds. Alrighty. Tak, cały czas będziecie mieli cutscenki, żeby nie było. Musiałem trochę się pobawić z mikrofonem, bo zaczął mi znowu szaleć. O ironio. Akurat w trakcie nagrania sobie powiedział, a zaszaleję se. Ale dobra, więc muszę jeszcze taką synchronizację jeszcze raz, przepraszam za to, dół góra. Więc tak. Neutralne zadania polegają na tym, że musimy po prostu nic więcej nie robić, tylko iść po szmaragd chaosu. Tyle. Proste. Raczej trudności z tym nie będzie. I to są, no mówię, najłatwiejsze, najszybciej się to przychodzi i zdecydowanie najchętniej ta kategoria jest najbardziej speedrunowana. Po prostu łatwo się ją ćwiczy, nie trzeba jakiś... bardzo dobrze jest, jeżeli umiecie... zabijacie dużo złych gości w tym, bo zyskujecie po prostu Chaos Control. I poprzez jeden glitch możecie mieć praktycznie nieskończony Chaos Control, więc to jest jeszcze lepsze. Nieskończone Chaos Control to po prostu bomba, i od razu mówię, gra jest tak zbudowana, że nie możecie po prostu cały czas mieć Chaos Control i jest fajnie.
wszystko jest kolorowe i możecie sobie po prostu cały poziom pominąć. Otóż gra w pewnych momentach was zatrzymuje, właśnie w takich momentach, jakby wam się coś popsuło i mielibyście nieskończone chaos control. Ja raz tak miałem, bez użycia tego całego glitcha, jak jeszcze na mojej starej PS Slimce, PS2 Slim, zacinały mi się płyty, to jeszcze było przed naprawą. I po prostu, no bardzo mi się zacinało. Do tego stopnia, że czasami no właśnie Chaos Control dłużej trwało, bo się w ogóle nie spadał ten pasek. Albo no właśnie no był nieskończony dosłownie. Pomijając już fakt, że poziom mi się nie ładował kompletnie i to bardzo było przydatne, bo przynajmniej nie umierałem, ale no było trudno. No na szczęście, no mówię, teraz nie dość, że mam dysk, to jeszcze PS2 FAT, które swoją drogą jest potężniejsze niż PS2 Slim. Jest lepsze po prostu. Nie no, na serio, zobaczcie sobie na przykład Spyro Enter the Dragonfly. Ta gra jest dużo lepsza i w sumie niewykonywalna do speedrunu. Serio, nie można na niej zrobić speedruna. Tego, którego wszyscy robią. Bo po prostu nie ma laga, który jest wymagany do speedruna. Enter the Dragonfly to jest po prostu przerąbane, jeżeli macie PS2 FAT. No, ale normalna misja zrobiona. Właśnie to jest fajne w niej, że nazywa się normalna, ale jeżeli nie jesteście na normalnej, quote unquote, drodze, to dostajecie po prostu napis misja neutralna została zrobiona. Aliens have hit 6 major cities around the world, and every city is reporting significant damage and casualties. Among them, Westopolis has received the heaviest casualties due to its weakened defense system. Downtown Westopolis has been almost completely destroyed. Unconfirmed sources have also reported seeing a black hedgehog in Westopolis. Shadow? Deploy the troops now, and if you find Shadow with the black aliens, then kill them all. But sir, isn't Shadow on our side? I gave you an order, soldier. He's evil and he's the enemy. You can't fool me, Shadow. This time, you're mine. You've deliberately disobeyed me, Shadow. No one tells me what to do. I have my own reasons for collecting the Chaos Emeralds. You really don't understand the situation here, do you? Perhaps Professor Gerald has done more to your memory than I imagined. The professor? Strange that you don't remember your maker. What'd you say? Silence! The ramifications of your disobedience will be severe. Where am I? I underestimated his powers. There's definitely something going on out there. Now it's up to me to find out what they're up to. No dobra, więc jesteśmy w Glyphic Canyon. Swoją drogą, jak są cutscenki, to ja wycinam wam ładowanie poziomu, przez co czasami nie musicie wiedzieć, jaki jest poziom. I dlatego ja mówię, w jakim poziomie jesteśmy. Więc zobacz, to jest Knuckles. Nasz chłopiec Knuckles, który w przeciwieństwie do Sonika nie śmieje się. I oczywiście nie robimy misji Knucklesa, tylko robimy misję neutralną, jak mówiłem. W ogóle nie wiem, po co jest ten tekst, żeby iść na dół. No przecież każdy weźmie górę, bo tam jest klucz. Swoją drogą, nie opłaca się kompletnie iść dołem.
Opłaca się, jeśli robicie misję dobrą. Tak, misję dobrą. Oj, tu jest ta rzecz z tornadem. To jest w sumie bardzo mądre, żeby nie łączyć jakoś poziomu, to dają takie przerywniki z tornadem i jest spoko w miarę. Ale dobra. No. Każda po prostu misja będzie taka, żeby dotrzeć do punktu, po prostu do punktu. Od punktu A do punktu B musimy dotrzeć w misjach neutralnych. No bo niekoniecznie do Szmaragdu Chaosu, bo Szmaragd Chaosu nie jest zawsze. W większości jest Szmaragd Chaosu teraz, ale akurat nie zawsze. No tam był Knuckles, nie aktywowaliśmy go, bo to jest śmieszne. Właśnie wykrywanie w tej grze postaci jest trochę dziwne. Swoją drogą te cutscenki, jak się poznaje nową postać, to jest takie głupie według mnie, nie powinno to być. Powinno być to możliwe do... Jak to się mówi? Do pominięcia. Też tak powiem? Damn it! Bardzo mi się podoba poziom. Może nie jest jakiś fest dobry, bo bądź co bądź dla mnie jest najlepszy poziom inny, którego jeszcze nie zobaczycie. Aż do następnego sezonu go nie zobaczycie. No, niestety go nie zobaczycie, bo on jest w tamtym, a nie powiem wam nazwę, żeby nie spoilować. Dla tych, co nie grali w tą grę, bo wiem, że dużo ją ominęło tylko dlatego, że wszyscy mówią, jaka to ona nie jest zła. Bo edginess. Swoją drogą dużo osób nie, to znaczy edgy. Edgy to taki mroczny. Nie emo, tylko po prostu mroczny. Bo też dużo osób myli pojęcia, że... O, edgy, emo jest jakiś. Shadow jest edgy, ale nie jest emo. Czuję się urażony nawet czasami przez to. No, ogólnie zadanie Black Dooma tu jest ciekawe, bo musimy sprawić, żeby to się zapaliło. Przez co, no po prostu... nie pamiętam, jaki dokładnie on powód dał, ale chyba, że ruiny zaczną te znowu latać? Czy cholera wie, co to jest? No ruiny to tak, ale czy cholera wie, co one mają robić? Wydaje mi się, że latać, bo jest tu... Dammit! Damn, not here! Dokładnie. Dobrze, że tu nawet Swoją drogą nie aktywowałem praktycznie chyba żadnego checkpointu w Westopolis. Tyle dodatkowych żyć zmarnowałem. No to jest właśnie... No... To jest czasem głupie w tej grze. To mi się akurat inna rzecz chyba mi się nie podoba właśnie w tej grze. Z tego, że... Fizyka, kiedy schodzimy... ze stromej rzeczy jakiejś. Po jaką cholerę robić mały skok z czegoś? Po co to? Kto pomyślał, że to jest coś dobrego? I to jeszcze praktycznie randomowo cię może wyrzucić. To jest okropne. Kurde. No, ale kurde. Tu też się czasem bawię, żeby wypaść. Ale nie, to trzeba ze spindaszem chyba. Ale mamy złoty... żółty szmaragd chaosu. Kolejne A. Ogólnie neutralne to większość jest A. We're investigating the incidents now. It is a strong possibility that this was also committed by the Black Aliens.
tell the commanding generals that the United Federation will never surrender to terrorists. Yes, Mr. President. This planet was once saved from tyranny and annihilation by you two heroes. Now mankind must protect this peace at all costs. We must stand united to defend our world against these invaders. I wonder if there are any Chaos Emeralds around here. What? That's right. I somehow escaped, but was then captured by those humans. But from where? And why? Dobre pytanie. No i jesteśmy na Prison Island, które z jakiegoś powodu jest całe. Oh no. Charmy B. Siema Eniu. Jego misja polega na tym, że musimy zebrać jakieś top secret discs. Ale on nawet nie wie, jak one wyglądają. Swoją drogą... Wyłączę go. Bo wynerwia. Ale no... Co ja chciałem powiedzieć to, że po prostu... No, Prison Island z jakiegoś powodu znowu jest całe. Bo jeżeli dobrze pamiętacie, to w SA2 Prison Island wybuchło. Całe, kompletnie. Nie wiem, jak to się stało, że nagle... Te, no w sumie, no powiedzmy, że na kiedy. Sonic Heroes Sonic Adventure 2 jest oddalone od siebie o 8 miesięcy, więc... że Shadow the Hedgehog nie może się dziać za dużo... za daleko od Heroes? Szczerze to wątpię. Bardzo lubię w tym ten poziom jak najwięcej przejść na tym dysku. Nie wiem czemu. Jakoś tak więcej challenge'a mi to daje. Jeszcze go nie rozbić przy okazji. Pyk. Shut. Okej. Raz mi się udało prawie do końca, bo jest taki moment, którego się nie da po prostu i to jest ten moment. Znaczy technicznie się da, bo można zabić, ale jeżeli nie chcecie rozwalić tego, to razie nie radziłbym uderzać to zbyt. Powinno mi się udać. Ha, ha! Normalnie tam trzeba spaść i coś tam zrobić, nawet nie pamiętam, bo cały czas po prostu to pomijam, właśnie tak jak widzieliście. Rozwalimy tą... No właśnie. Nara. Black Aliens. No. O, to jest dobre, to jest dobre, to jest do... Nie, fuck! Damn, not here. Damn it. Dobra. That creature's skin seems to absorb all forms of attacks. Dobra, już się bałem, że jestem na samym początku nagle, tak znikąd. Kompletnie, nie jestem aż tak daleko. I gotta ask you something. Uwielbiam po prostu ten jego tekst. Hey Shadow, I gotta ask you something. Mówcie sobie, co chcecie o Charmie, ale ten jego tekst jest świetny po prostu. Taki niewinny, a tu nagle takie... W sensie, że on cały czas papla. Nie, że ma Downa. Chuj. Ale wyłączę go, bo on na serio wnerwi. Znaczy, może nie mnie koniecznie, ale...
Zdecydowanie sądzę, że większość widzów moich nienawidzi po prostu Charmiego przez jego chrzanienie bez sensu w tej grze. No i czasami w niektórych poziomach znajdziemy takie dziwne rzeczy. Dziwne pseudoportale, ale wyglądają jak portale jakieś. Otóż to jest moc chaosu. Ona daje po prostu automatycznie cały pasek mocy. Nie pamiętam, czy w ogóle występuje do Chaos Control, jeśli mam być szczery, no bo cały czas widzę tylko do Chaos Blast, ale nigdy no właśnie nie widziałem do Chaos Control, co jest dosyć niepokojące. W sumie nic w tym niepokojącego nie ma, ale tak dziwne jest to. W sumie nigdy... O, to działa. No i mamy Szmaragd Chaosu. Jeszcze... nie no, chyba jednego jeszcze poziomu nie zdążę zrobić. Więc tak na początek, zrobiliśmy praktycznie połowę historii w jeden odcinek. Więc spodziewajcie się, że następny odcinek będzie bardzo krótki. Those idiots! They're destroying everything! How can I take over the city and build the Eggman Empire if there is no city? I'm at my limit. I have no choice! Send in the Eggman fleet! Charge! Expected this baby could fly. I transported this brilliant flying fortress to this planet over 2,000 years ago. It's magnificent, the perfect killing machine, ready to oppose Terra in unimaginable ways. Do these fools really believe they can stop? Shadow, do not fear. A więc w następnym odcinku zaczniemy poziom Sky Troops, jak i ten drugi poziom. A na razie dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, pa pa! Control!